Proszę Państwa, no niedawno opowiadałem o filmie, który właśnie wszedł do kin, czyli Historia Roya. I tak pomyślałem, żeby trochę ten temat pociągnąć i powiedzieć nieco na temat tego całego konceptu kina niepatriarchalnego, tylko patriotycznego. I tak, proszę Państwa, no kino patriotyczne, ono może się ukazywać w różny sposób. No, w Polsce to przyjęło taką formę, że jest ten okres międzywojenny i okres, czy nie okres międzywojenny, tylko okres, no mówię, jakby podczas wojny i krótko po wojnie, i to są jakby główne okresy, którymi się zajmujemy. Tam nie ma po prostu, no nie ma niczego widocznie poza wojną, bo no nie wiem, to albo po prostu nie ma niczego interesującego w historii Polski. A moim zdaniem jednak jest, no można było nieco inaczej to ukazać. Można było pokazać, nie wiem, no przed wojnie, czy tam okres międzywojenny, a nie tylko skupiać się na tej wojnie, no bo wojna minęła, Polska dostała po tyłku, no po prostu trochę nam ludzi ubyło. No i to wszystko jakoś się poukładało koniec końców. Teraz mamy taki układ, jaki mamy, no i z tym trzeba się pogodzić, no. Wiem, rewizja historii jest potrzebna, to żeby, wiecie, jakby rewidować tę historię też jest potrzebne, no ale w taki sposób, że tylko zajmujemy się tą wojną. Kurczę, nie było żadnych okresów. Jak tak się na pamięcią i pomyślę sobie, który film tak jakby znowu jakby rozpoczął tą historię wojenną, to wiadomo, Katyń. I potem tak jakby to szło i powstawały te różne filmy i teraz mam tą historię Roya. No i po prostu myślę, że kręcimy się wokół swojego ogona, no bo nie ma jakiejś świeżej koncepcji, no nie wiem, można byłoby nieco zrewidować tę historię, nie wiem, tą troszeczkę nowszą, no kurczę, przejdźmy, nie wiem, lata 60., tam lata 70., a nie tylko skupiają się tej wojnie, no też, mimo że była komuna i te wszystkie sprawy, no to można było nieco tak, nieco inaczej do tego podejść, no w latach 60., lata 70., te wszystkie różne ruchy podziemne, te Klub Krzyżowego Koła, to się chyba bodajże nazywało, no można byłoby takimi rzeczami się zająć, takimi nieco bardziej przyziemnymi, no nie każdy kurczę musi biegać z tym Maucerem, czy tam jakąś inną spluwą i strzelać do tego Niemca, do tego Sowieta, no nie każdy kurczę, a tutaj mamy tylko my wyklęci kurczę siedzimy w krzakach i strzelamy do tych Niemców i do tych Ruskich, no bo oni nam Polskę zabrali, kurwa tak, zabrali tę Polskę i nie oddaliby kolejne 40 lat, no i po prostu taka była prawda, no. Po prostu wracają do tego cały czas, jakby nie było innych tematów, kuźwa, no po prostu. Albo na tych, nie wiem, no skupmy się nawet na tematach nieco bardziej, na tych najbliższych, czyli, nie wiem, przedział lat, nie wiem, 2000 do dzisiaj, no. Też było mnóstwo różnych, jakby, nie wiem, było dużo różnych momentów, które można byłoby przeanalizować, pokazać i ten widz by nawet to zrozumiał, bo to jest jakby bliższe koszuli człowieka, no bo on jednak w tym, on już wtedy żył, a nie po prostu, nie po prostu tylko tam jest ta wojna, to tłuczemy tam wojna, kurczę, nic innego tylko wojna, tylko po prostu ten Niemiec i Sowiet i ten Mauser i strzelanie do tego i czołgi i dostawanie po dupie i strzelanie i Żydzi i to i Holokaust i obozy i no jest coś innego, jest coś poza tym, no i po prostu ja tutaj, nie wiem, zrobię taki troszeczkę apel do ministra, do ministra kultury podać, tak, ministra kultury. Panie ministrze, no znajdź sobie pan jakiegoś, kurczę, eksperta od kina, ale takiego prawdziwego eksperta i zapytaj się go, oczywiście, czy ta wojna jest po prostu takim mocnym tematem, że ten temat trzeba tak cały czas drążyć, czy może skupić się nieco na nieco bardziej bliższych momentach, nie wiem, no mówię, różne kryzysy, różne momenty. Skupmy się może na tym, co? Może na tym się skupmy i zobaczymy, co potem wyjdzie, nie? Bo na tej wojnie skupianie się to nie jest po prostu. Nigdzie tak końcowość nie pójdziemy, nigdzie z tym nie dojdziemy. No wiadomo, zrobimy jakąś rewizję, ale poza tym to nie będzie niczego. Nie będzie niczego wspaniałego, żadnego przełomu nie będzie. No i tyle, no. Taka myśl moja.